Dzień dobry. Świta za 4:07. Jezu! Ty! Już jak dostarczają? Sprzęt, wszystko? Drzewo jakieś. Zobacz, jak tam Bernardo filmuje obiekt, widzisz? Gdzie? Jesteśmy na 2200 metrów nad poziomem morza. Piękny kolor wody, nie? Taki turkusowy. Pierwszy etap zaliczony. No my gdzieś dalej będziemy szli, ale jeszcze nie wiem gdzie. Muszę teraz coś zjeść słodkiego, żeby trochę się kalorycznie wzmocnić. No i po krótkiej chwili odpoczynku przy Turtmannhütte, czyli przy schronisku, kiedy to zjedliśmy sobie coś słodkiego i zmieniliśmy garderobę na trochę lżejszą, ruszyliśmy dalej. Trasa bardzo szybko zmieniła swój charakter, stała się bardzo kamienista, podłoże było bardzo ruchome i bardzo strome. Zobaczcie, co mnie czeka. Odcinek był lajcikowy, teraz zaczyna się. Wow, to już jest naprawdę stromo. Kurczę, jak tu podejść? O matko. Uhuhu. Tam. Tam do góry. No nic, trzeba to trzeba. Mus to mus, sama chciałam. Tutaj już po łańcuchach. Po łańcuchach, po linach. Ślisko? Ja się nie poślizgnąłem, ale... Nie wiem jak ty. Już jesteśmy w strefach. W strefie śniegu.
dziwnym dla nas było to, że podczas całego szlaku, dosłownie od samego początku aż do samego końca, nie było ani jednego oznaczenia, że idziemy na Barhorn. Szlak turystyczny oznaczony jest na kolor czerwony, ale jako takiego znaku, szyldu, drogowskazu na Barhorn po prostu nie ma. Czyli krótko mówiąc, idzie się bardzo intuicyjnie i po prostu zdarzało nam się zapytać ludzi, którzy już schodzili, czy idziemy we właściwym kierunku. Jesteśmy na wysokości 2750, teraz robimy sobie przerwę, bo ja się muszę posilić. Jedliśmy śniadanie wcześniej, 6 rano. Jestem już bardzo głodna. Ale myślę, że jest tak piękna sceneria, że tu sobie właśnie z przyjemnością siądziemy. Fajnie, zobaczcie, który lodowiec jest. Nie? Lodowiec, pięknie widać, tak. Będziemy jeść lunch patrząc na lodowiec. Tu sobie siądziemy. Mamy te pianki pod tyłek. Ja zakładam, że to jest tamta droga, widzisz tam? Widzisz tu, tym źlebem będziemy, tym będziemy szli, jest ścieżka. No. Zakładam, że to jest ta góra. Mi też tak się wydaje, że to jest to. Zakładam, że to ta góra. Aha. Na bank. Na bank. Także... To jeszcze brakuje nam niecałego 850 metrów. Z tej góry widać tą hyttę cały czas. Ona jest na oku. Ale taka skomplikowana to droga to nie jest. Ale jest trudna. Ale tu możesz i wejść na tą pewnie, i na tą, z tamtej na tą przejść, tak? Z tej na tą możesz sobie chodzić tu. Ze szczyt, tak. Na szczyt. Pięknie. Widać się tam, można jest. Widać. Gdzie mam piątkę? Ja mi kubek, tylko ty masz kubek, który masz. A co mam wziąć? Zapomniałam. Następna rzecz, której zapomniałaś. To będzie pić nas kubek, dawaj. Ojej, z lewatyczką. No i my się posilamy, patrząc sobie na lodowiec i myślimy sobie, że tam jest cel naszej wyprawy. Na pewno któraś z tych gór, podejrzewamy, że ta. Tam idą tak, tam sobie turyści, dwóch takich, nie wiem, pani i pan chyba idzie. Wyminęli nas w trakcie naszego tutaj postoju i my tak samo, przepraszam, tak samo będziemy szli. Przyszliśmy stamtąd, widzicie chytkę, schronisko. No jak na razie efekt wysokości to odczuwam w postaci takich bardziej omdlałych nóg, ciężkich nóg. To tak czuję, ja tak odczuwam. Na razie żaden ból głowy odpukać nie przyszedł. Serce czuję, że mi też mocno bije. Ale nie jest źle, myślałam, że będzie gorzej. Szczerze bałam się tego, tej wysokości. Ile berek masz na zegarku? 2800, czyli to jest prawie ta wysokość, gdzie wjechaliśmy na tą pośrednią stację, tą kolejką przed Matterhorn, Klein Matterhorn. Pamiętasz? Tam, co byliśmy nad tym jeziorkiem, to jest mniej więcej ta wysokość. I tam się czułam o wiele gorzej, ale to było pierwszy raz właśnie na takiej wysokości. No, tak. Tak jak mówię, no wtedy się przejechaliśmy tak wysoko. Jak? Jakoś tak. Nie pamiętam tej nazwy już też. Chyba tak, Trockenersteg czy? Tak, chyba tak. Potem poszliśmy na tą wycieczkę na
wiszący most. To też było chyba około 2000 metrów. To też troszeczkę nam dało. No i dzisiaj w sumie jakoś tak dramatycznie tego nie odczuwam. Zobaczymy, jak to będzie, jak to przyjdzie jeszcze 1000 metrów do góry, nie? Ile jeszcze mamy? 800 gdzieś, nie? Nie 1000, no ale jednak. Jak tyle mamy przewyższenia jeszcze do szczytu. Zobaczymy, jak to się będzie zmieniało w trakcie. You come back? Yeah. You starting at the banking? Yes. You too? Oh yeah, to sleep. The last day to... Okay. Oh yeah. Have a nice day. Dariusz, żyjesz? Żyjesz? Jeszcze tylko kawalątek. Ile masz na liczniku? Parametry? 2900. Viewpoint. Jeszcze mamy tyle? Ale ja myślę, że my chyba nie będziemy szli tędy. Będziemy chyba tędy szli. Wiem, że coś na tej górce jest. Jakiś tam znak, coś. Na tej górce. Tak, tak, na Barhorn. Zobaczcie, tam wracają już chyba z trasy i my widzimy, że oni mają rowery. Normalnie rowery niosą. Wow. Z rowerami się na ten szczyt wtarli. Wow. Ale jak, kuźde. Wow. Wow, they are with a bicycle. Yeah. Yeah. Me, really amazing. No, yeah, we are in special region, Valis, crazy guy. You take pictures. Wow. Yeah. You are crazy. Well, where have to start? On another side? No, no, from there. Oh, yes. Wow. Extreme. Extreme. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas. Wow. Jestem! Ja pierdykam, ile to jeszcze? Moi drodzy, 330 metrów nad poziomem morza. Tam musimy pójść, tam do góry. Ludzie, jest hardkorowe podejście. W tej chwili jest bardzo stromo, nie wiem, czy to kamerka ujmie, ale zobaczcie. Bardzo stromo, my tak sobie tutaj szliśmy o tu z takim slalomem. Jakby tak teraz usiąść tutaj, to moment, jesteś na dole. Jak zejdziemy, nie wiem, bo nogi zmęczone, a wiadomo, że zejście jest zawsze bardziej
męczące dla mięśni nóg. Ale pędzimy do góry, bo jakieś chmurki nachodzą, a chcielibyśmy jeszcze chociaż ładną panoramę zobaczyć ze szczytu. Także dalej idziemy. Tak sapie. No, powiedzmy już to prosto z mostu. 50, która zdobywa szczyt 3610, a jesteśmy tutaj w Wilna 3200. Jeszcze 400 metrów przewyższenie. Patrzcie, jakie tam fajne są szczeliny. To chyba w lodowcu, mi się wydaje. Czy to są skały śniegiem posypane, czy lodowiec taki popękany. Patrzcie, jak już tam widać inne piękne szczyty, chmury. My musimy pójść tam. Tam jest taki znak, czy to strzałka, czy to krzyż. Ale naprawdę jestem szczęśliwa, że tego dokonuję. Bo jak mówiłam, pisałam na Instagramie, ta podróż do Szwajcarii jest moją taką podróżą pierwszych razów. Pierwszy raz przyczepom za wodę, pierwszy raz do Szwajcarii. Pierwszy raz się spotkałam z fajnymi ludźmi z piąteczki i pies. Co jeszcze pierwszy raz? Pierwszy raz byłam na Klein Matterhorn. Matterhorn, podziwiałam Matterhorn. Byłam na pierwszy raz na najdłuższym w świecie wiszącym moście dla pieszych. No i teraz pierwszy raz w życiu zdobywam prawie 4000. Pierwszy raz w życiu, nigdy w życiu nie byłam tak wysoko. I myślę, że to już nie ostatni raz. I marzy mi się jeszcze w niedługiej przyszłości zdobyć jakiś szczyt Via Ferrata. Tego bym bardzo chciała spróbować. Gdzieś samolot. A tam! Tam daleko, zobaczcie, widzicie te ślady. A jaki głos jest teraz opóźniony. Wow. No dobra, trzeba iść dalej. Fajnie się siedzi, ale szczyt czeka. O, normalnie myślałam, że nie wejdę. A my myśleliśmy, że to jest finisz. A finisz jest dopiero tam. Tam na szczycie. A to musimy odpocząć, bo tam nie dam rady pójść. Żeby bez. Ja wiem, ale chociaż chwilę muszę wsopnąć. Wow. Jeszcze nas tyle tam czeka. Bo to nie jest tamten, tylko tutaj ten. Na prawo chyba. Tam człowiek schodzi. No widzę właśnie. Dobra, muszę założyć tę bluzę, bo tu już zimno. Chcę tam wejść. Nie wiem, czy dam radę. Poczekaj, bo mi się pić chce strasznie. Stromo strasznie. Czekaj, chociaż się napiję, dobrze? Przepaść? Serio? Uwaga, nie, czekaj, ja nie podchodzę, co? Nie, bo to jeszcze bardziej mi jest stracha. Zostaw mnie. Wow. Ależ ogrom. Poczekaj, pić mi się chce. Wanda Rutkowska zbliża się na 3660 metrów albo 620, nie wiem, nie da. Zdobyliśmy to. Nie
wiem, czy dojdę. Nie wiem, czy dojdę. Ostatnie metry mordęgi strasznej. Ale jestem dumny z ciebie. Jezu, ja z ciebie też i z ciebie też. Ale już chciałam się załamać. Chciałam tam zostać, tam dalej dać kamerę Darkowi i już dalej nie iść, bo już po prostu nie miałam kompletnie siły. Ale spotkałam po drodze dwoje Szwajcarów, pana i panią. Pan 51 lat skończył i powiedział mi, że muszę wejść, więc powiedziałam: góro, nie pokonasz mnie. Jak sobie założyliśmy, tak zrobiliśmy, Dariusz i ja. Ale to wszystko dlatego, że to podłoże było tak strasznie ciężkie. Gruz ruchomy, to trzeba było dwójnasób więcej siły wkładać, traciło się równowagę i po prostu to było to. Ale jesteśmy. O Boże. Mogę powiedzieć wszystkim, że zdobyłam Barchorn 3610, tak miało być. O Jezus Maria, ledwo żyję. Ledwo żyję. No normalnie, aż mi się płakać chce, bo po co się to udało. Moi drodzy, cóż powiedzieć więcej, jak sobie zaplanowałam, tak zrobiłam. Właściwie zrobiliśmy, bo to nasz był plan i nasze wykonanie. Chwilę odpoczęliśmy sobie tutaj, Darek puścił drona, zobaczymy co z tego wyjdzie. Napiłam się kilka lików kawy, zadłam batonika, kanapkę i uciekamy, bo jest przeraźliwie zimno. Myślimy, że jest poniżej zera albo zero. No nie czuję po prostu palców, także pora kończyć tą relację z naszej cudownej, magicznej, wyczerpującej wyprawy, którą miałam ochotę jakieś, nie wiem, 50 metrów stąd przerwać, bo już nie dawałam rady iść dalej, ale jednak jestem tutaj.
No i jeszcze zerknięcie na szczyt, na którym tam byliśmy. Sobie zeszliśmy inną trochę drogą skrótową. Schodziliśmy tutaj od tej strony, a wchodziliśmy tu, tam. I tutaj ten szlak jest oznaczony. Ten nie. Ten jest jakiś taki dziki, ale taki był właśnie, schodząc, był właśnie taki wyraźniejszy, jakby prowokując, żeby go obrać. Także my ruszamy dalej, już kręcę komórką, bo GoPro już padło. I tak dzielnie sobie radziło cały dzień od godziny 9. No i kochani, godzina 21:30. I widzę, co dopiero żeśmy skończyli naszą wyprawę na Barhorn. No po prostu przesadziliśmy. Już dobrze, tak od godziny 20 idziemy w całkowitej ciemności. Zobaczcie, nic nie widać, nic kompletnie. Może trochę gwiazd też. Po prostu była kompletna ciemnica. No jakoś tam, no zeszło nam to powoli bardzo. Zejście było bardzo trudne zejście było. I powiem szczerze, że ledwo żyjemy. Ale podsumowanie wycieczki dogram oddzielnie. I cóż można powiedzieć więcej? Spełniliśmy nasze marzenie, pokonaliśmy swoje słabości i mamy apetyt na więcej. A Barhorn już na zawsze zostanie w naszych sercach.